Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiadomości Nowochódzkie, Anna Kaszewska, a dziś w wiadomościach. Relacja z wyborów prezydenckich w Nowej Hucie. 25-lecie parafii w Mistrzejowicach. Trudna sytuacja króla Puszczy. Bramki z meczu Hutnik - Stomil. Nowochódzka telewizja Dami działała w latach 1992-96. W owym czasie była tylko telewizja publiczna, nie było internetu. Więc taka osiedlowa telewizja docierająca do mieszkańców Nowej Huty była cennym źródłem wiadomości o wydarzeniach lokalnych, o życiu prywatnym, codziennym. Stąd dla nas, historyków, materiały telewizji Dami doskonale pokazują ten niezwykle ważny okres transformacji lat 90., który już powoli odchodzi w niepamięć. Fantastyczna studencka przygoda. Wspominam z ogromnym naprawdę sentymentem. Poznałam wtedy wspaniałych, interesujących, ambitnych ludzi, także świetnych dziennikarzy, którzy znali Nową Hutę, opisywali jej koloryt, znali doskonale historię Nowej Huty. No może mniej wtedy wszyscy znaliśmy telewizję, ale to nie przeszkadzało nam się uczyć. Dla nas, dziennikarzy piszących, to doświadczenie telewizyjne na początku może było trudne, ale szybko to weszliśmy. Ja już miałem doświadczenie jako fotoreporter, że trzeba sfotografować jakąś interesującą rzecz, która zainteresuje nie tylko naczelnego redaktora, ale również tych, którzy oglądają gazetę. W związku z tym podobna sytuacja jest z całą pewnością w telewizji. Starałem się wypaczyć jakiś temat, filmowałem to, podrzucałem do telewizji, no i szło. Mieszkałem na osiedlu Niepodległości przez kilkanaście lat. Te miejsca i te tereny mi są bardzo bliskie. Tutaj się urodził mój syn. Nowa Huta do tej pory jest moim taką małą ojczyzną. I to, że mogłem właśnie organizować tą telewizję lokalną, gdzie mogli mieszkańcy się wypowiedzieć, gdzie mogli zobaczyć to, co się działo. Czy pan widział, co tu się stało? Tak, no i co się stało? Tak, proszę panią, niesfornie skręcił na zakazie w lewo, prościutko pod sam tramwaj. Nie patrzył w ogóle nic kompletnie. Ulica Bieńczycka, niedaleko Tomeksu, jest ulicą niebezpieczną. Jeżdżą tędy tramwaje i szybko samochody. Obecnie piesi zrobili sobie tutaj dzikie przejścia. Znajdujące się tu płotki zostały w kilku miejscach zniszczone przez klientów bazaru Tomeks, którzy właśnie w ten sposób sobie skracają drogę i przechodzą przez tory i przez jezdnie. Są to nieoznakowane przejścia i na pewno grożą wypadkami. Korzysta z nich również młodzież niedaleko położonej tutaj szkół po drugiej stronie Tomeksu i tak właśnie przechodzą w ten sposób. Wydaje mi się, że dla Nowej Huty znaczenie własnego programu lokalnego było szczególne. To były lata 90., czas najtrudniejszy tu w Nowej Hucie. Hucie Sędzimira, wtedy brak przyjęć do pracy, niepewność, zarząd komisaryczny. Przepraszam, czy pan wie, co to jest świadectwo udziałowe? Nie wiem właśnie. A program powszechnej prywatyzacji? Też nie wiem. Nie mamy pojęcia. A program powszechnej prywatyzacji? Nie wiem. Siłą tej naszej telewizji Dami była ta właśnie lokalność i to, że było coś pierwszego tego typu tu w tym rejonie. Dlatego mieszkańcy bardzo chętnie włączali ten program i oglądali te wiadomości. Od dłuższego czasu na placu targowym w Bieńczycach w soboty i w niedzielę obowiązuje zakaz handlowania towarami przemysłowymi. Obowiązujący od 1993 roku regulamin placu Bieńczyce pozwala na handel artykułami przemysłowymi tylko od 1 listopada do 30 marca. Latem plac ma być udostępniany rolnikom. Ci tymczasem nie przyjeżdżają w niedzielę ani nawet w soboty. Większość betonowych stoisk jest niewykorzystana, chociaż chętnych do ich zajęcia nie brakowałoby. No teraz człowiek nie ma co robić. Jest, nie wiem, szerzy się bezrobocie. Czy mamy iść na bezrobocie i nic nie robić, siedzieć w domu? A tak to przynajmniej człowiek co zarabiał i co się działo. Trochę takie motto mieliśmy, że to jest telewizja, w której zobaczysz siebie. My przede wszystkim chcieliśmy być blisko ludzi. Pokazywać to, co dzieje się na osiedlach, na podwórkach, co dzieje się w domach kultury, co dzieje się w szkołach. Pomagać im w rozwiązywaniu nierozwiązywalnych kwestii. Uciążliwość polega na tym, że w miejscu tym wąskim tutaj odbywa się bardzo duży ruch samochodów dostarczających towary do sklepu. Na pewno było dużo interwencyjnych tematów, ale też dużo takich pomagających ludziom odnaleźć swoje miejsce, swoją tożsamość kulturową. Ludzie do nas przychodzili i pokazywali, nad czym pracują, gdzie działają, jak współpracują ze sobą. Początek lat 90. No, ja obejmuję teatr. Nędza, bieda, nie ma pieniędzy, ale trzeba, żeby ludzie przychodzili. Przychodzi nowa zmiana, trzeba ludzi przygotowywać
do objęcia nowych miejsc pracy, z kombinatu ludzie mają odchodzić, niepotrzebna jest informacja. I nagle pojawia się ta telewizja Dami, no i ona poprzez swoją działalność, poprzez to, że pokazuje lokalne rzeczy, nie tylko wydarzenia, ale takie zwyczajne życie, co się dzieje, gdzie co można zdobyć. Teatr Ludowy z Kazimierzem Górskim. Panie Kazimierzu, niech pan poda skład, jaki jest przewidziany na dzisiejszy mecz. Mi się zdaje, panie redaktorze, że skład jest dobry. Skład mamy dobry, a więc proszę państwa, Andrzej Franczyk z numerem 11, chłopiec z Nowej Huty. Z numerem 9, Rafał Dziwisz, najpiękniejszy mężczyzna Huty okolicy. Patrzę, że ja byłem speakerem, ale takim prowadzącym, ale też grałem. Ale to są wspomnienia, które zostaną i to jest strasznie ważne, jak można się integrować, jak można fajnie spędzać czas. Chodzi Bolek Brzozowski, chodzi Artur Dziurman, jest! Jim Schreiner, głowa z podania Janka Krawczyka. To była wielka bramka, to była bramka miesiąca, proszę państwa. Telewizja tutaj kręci, mamy to, panie redaktorze, mamy tę bramkę. Wszyscy mieszkańcy będą mogli ją obejrzeć.